No witam, witam w kolejnym odcinku People Playground. Mam nadzieję, że się stęskniliście za tą grą, która pokazuje naprawdę różne dziwne rzeczy. I tak, mam przygotowane oczywiście masę fajnych rzeczy, ale wiadomo, na początku musicie zostawić łapę w górę, bo wiecie, co się stanie. Okej? Wiecie, co to jest za śmiercionośna maszyna? Pewnie nie wiecie, ja też nie wiem, bo przed chwilą ją znalazłem, ale gwarantuję wam, że naprawdę robi nieziemskie zniszczenia. To są nasze postacie z Happy Hillsów. Nie wiem, czy już się przedstawiałem. Witam, oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I tak, mam zapauzowany czas, wszystko się zgadza. Teraz włączamy sobie slow motion i zobaczmy, co się z nimi stanie. Pamiętajcie także, że na GierWa możecie tanio kupić sobie gierki, link w opisie. Oh, przepraszam, musiałem mieć to wszystko z głowy. I uwaga, i odpali, o nie, slow motion, dobra. Jo pierdziele, czy to coś robi? Nie, widzę, że... to nic nie robi kompletnie. Czekajcie. Czekajcie, bo to jest ogromny fail, tego się nie spodziewałem. To nie tak miało działać, jak ja to zobaczyłem. Patrzcie, te pioruny są, mówię, o, pioruny. Na te ludziki będą, okej, dobra, działa to. Dobra, już wszystko naprawione. Jeju, ale był fail na początku ogromny. No, także użyłem najbardziej śmiercionośnej maszyny znanej ludzkości, aby coś takiego pokazać. W ogóle zdałem sobie sprawę, że w Infection, co to jest? O, to jest jakiś dziwny gościu. Czy ty przeżyjesz tą maszynę, czy raczej nie? I no, widzę, że jest problem. A na przykład, czy Herobrine to przeżyje? Herobrine, bo Herobrine ostatnio przeżył naprawdę bardzo wiele rzeczy. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków z People Playground, polecam sobie je przejść. Dobra, uwaga! Halo, gdzie? Z Herobrine? Uspokój się. Dobra, nie, ta maszyna po prostu zniszczy każdego, chociaż nie, czekajcie, czy on się trzyma? Nie trzyma się. Na dodatek, jego głowa tak opadła, jeżeli sobie cofniecie film, to zobaczycie, że tak pytam się, a jego głowa cyk, robi w ziemię. Dobra, Herobrine, nie potrzebujemy ciebie tutaj. W ogóle w grę sobie naprawdę dużo modów na przykład i możemy sobie zrobić na przykład walkę tego tytana. Tytan, halo, opancerzony tytan, idzie, tak, będzie szedł, powinien iść, z tego co wiem, można mu oczywiście dać to, ale czekajcie, bo trzeba się pozbyć tych śmieci, wyjazd mi z tym, albo dobra, wiecie co, mogą być te śmieci, ty musisz, wiesz co, idź, po prostu, ty już się przygotuj, że będziesz musiał iść, a tutaj dajmy, ojejku, co się stało z twoją głową, to było złe, to było bardzo złe. Ale ty się będziesz musiał zmierzyć ze zwykłym człowiekiem, który będzie miał na wyposażeniu, ja wiem, że lubię wracać do tego tematu, ale no te miecze świetne tak dobrze działają, żebym mógł w co drugim odcinku robić, a nie, czekajcie, robię to, bo chciałem powiedzieć, że w co drugim odcinku robić walki na miecze świetne, ale w sumie to robię bardzo często. Możecie napisać, czy wam to przeszkadza, jeżeli tych walk jest tak dużo, czy raczej wszystko jest okej, bo no wiecie, no może wam to po prostu nie pasować, tu jest mnóstwo rzeczy. Go Berserk! O Boże! Dobra, nie spodziewałem się, że to tak szybko. Halo, tytanie opancerzony, musisz wejść stąd, dziękuję, nie potrzebujemy ciebie. Co tutaj się dzieje w tej grze? Ale wiecie, co jest najlepsze, że nic nie jest reżyserowane. Ciul, coś takiego się stało, mówi się trudno. Dobra, spróbujmy z walką numer 2, tylko tym razem zawalczysz na dwa miecze świetne. W ogóle wgrałem też moda z postaciami z Gwiezdnych Wojen, ale no niestety go nie widzę, po prostu, no, nie widzę tego moda. Chyba muszę coś jeszcze zrobić. O kurde, to jest, czekajcie, kogo to jest miecz świetlny? To jest z najnowszej trylogii, to wiem, ale jak on się nazywał? Pamiętam taka historyjka, że jak byłem właśnie na tej części Gwiezdnych Wojen, ta siódma część, to jak pokazali twarz tego gościa, bo on był pod maską, to połowa sali kinowej się zaśmiała, po prostu, bo był taki śmieszny. Nie wiem, czy rzeczywiście tak to taki śmieszny było, bo ja nie jestem Star Warsowy kompletnie. Ostrzegam, nie bijcie mnie, jeżeli czegoś nie wiem. Ja tylko się jaram mieczami świetlnymi. Za niedługo powrót VR-a, będą fajne gierki na VR-ze, polecam subskrybować kanał, dzięki temu nie przegapicie filmów. No, także będzie naprawdę fajne. Dobra, jeszcze raz. Pancerzony tytan. Tylko dlaczego on tak robi? Musisz iść i walczyć o swoje. Dobra, ty też. Go Berserk. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. I powoli. Walka z nieuniknionym. On czeka. On czeka. To nie tak, że jego system wykrywania nie wykrywa tego przeciwnika. Nie. On czeka, aż ten tytan podejdzie bliżej. I powinien lada moment iść. Halo. O, jest, idzie. O kurde, czy on się cofa? Taki mieczyk świetlny, jesteś obsrany, co? Dobra, pomogę ci. Do góry, walcz. O kurde,
podrzucił go tytan, albo nie podrzucił, ten wziął ręką, podrzucił jego do góry, o kurde, kopa mu sprzeda. I ten powinien tytan złapać teraz miecz świetlny w rękę. Wiecie co? Ja to zrobię. Ja to zrobię, bo chyba jest możliwość. I to jest, widzicie, to jest nauka, nauka tutaj wszystkiego. Disable, make collision, resize. Czy ja naprawdę będę mógł zrobić to, co ja chcę zrobić? Ja pierdziele. O! O kurde. No dobra. I czy ja teraz mogę dać tobie ten... Mogę. Ta gra jest piękna. Po prostu przychodzą człowiekowi takie dziwne pomysły. No i co, biedny ludziku z Gwiezdnych Wojen? Czekajcie, musimy go... Ojej, coś mu odpadło. Coś mu odpadło. Stworzyłem największy na świecie miecz świetlny. Sorry, przepraszam, muszę wyłączyć. Stop resizing, żeby to ładnie było pokazane. Szkoda, że ten laser jest mniejszy. Gdyby dało się ten laserek powiększyć, byłoby o wiele lepiej. Dobra, ale mamy tego gościa. Wiecie co? Weźmy... O, tutaj... Tutaj, dalej, musisz podlecieć, musisz wlecieć w ten laser. Czy jemu wypadnie ten miecz, czy mu nie wypadnie? Dobra, weźmy na prędkości razy jeden. Cię przekonajmy! Ała! Halo, tytanie? Dobra, tytana też nie ma. No dobra, trudno się mówi, możemy lecieć dalej. W ogóle chciałem sprawdzić, czy na przykład, mając miecz świetlny, spróbujmy go jeszcze raz powiększyć, okej? Okay? Na tym mieczu chyba powinno to lepiej działać. Resize. I teraz, tak, to się zwiększa. Aha, nie zwiększa się w żaden sposób ten promień. Szkoda, bo gdyby się zwiększał, to by było wiele lepiej. A czy na przykład mogę powiększyć zwykłego człowieka i na przykład zrobić, czekajcie, coś takiego. Uwaga, znowu kolejne testy. Tak. Mamy zwykłego człowieka, który ma inteligencję, prawda? No to znacie tego gościa. Resize. I czy ja mogę też go... Nie, ja chciałem całego powiększyć. Uwaga. Dobra, niestety nie mogę powiększyć zwykłego człowieka, bo po prostu kości się pod nim łamią i zaczynają się problemy, ale dokonałem takiego odkrycia, że naprawdę przygotujcie się na to, ponieważ wystarczy, że włączę ten jeden skrypcik, który tutaj sobie wgrałem, dzięki czemu jakby postacie mają inteligencję i to działa na każdą postać w grze. Pamiętam, jak narzekałem, że no szkoda, że te postacie, ten Wolverine i tak dalej, one sobie nie mogą mieć inteligencji, a tu się okazuje, że mogą mieć inteligencję i nawet mogą same walczyć ze sobą. Więc zarąbi się, że coś takiego jest. Ja pierdzielaki. Wolverine, musisz. Z 10 osobami sobie powalczysz. O kurde. Ty, ale oni też powinni jak coś go atakować. To nie jest tak, że Wolverine jest tutaj otoczony i na 100% wygranie. Nie. Oni powinni mieć szansę. Nawet możemy zobaczyć sobie Eskę. Jednego już nie ma, drugi pewnie za chwilę zostanie pokonany. I chciałbym zrobić, i pytanie do was, uwaga, to jest bardzo ważne, każdy musi się wypowiedzieć na ten temat. Czy chcecie, abym zrobił turniej superbohaterów? Jest mnóstwo tutaj jakby postaci i wydaje mi się, że można by było bez oczywiście mojej ingerencji zrobić taki turniej i zobaczyć, który superbohater będzie najsilniejszy, bo mam tutaj ich naprawdę dużo. Jeszcze za chwilę będę chciał sprawdzić, czy na przykład na tytana to działa. Czy jeżeli zrespię sobie takiego opancerzonego tytana, którego wcześniej respiłem, to czy będzie można... O kurde, ale atak. To czy będzie po prostu on mógł sam atakować? Jeżeli tak, no to... ale będą juicy odcinki. Ja już to teraz wiem, że będzie naprawdę fajnie. Dobra. Ja, dlatego nie możecie przegapić kolejnych filmów, co ty robisz. Logan, co ty robisz? Może potrzebujesz pomocy? Może... Ojojku, co się tutaj wyprawia? Ty, on chodzi po tych przeciwnikach. I SK? No wiadomo, on ma regenerację, więc bardziej to jest po prostu popisowa, żeby pokazać wam, że no, inteligencja działa po prostu na wszystkich. A czy na przykład na tego takiego SCP-ka? No właśnie, tylko SCP-ek to jest jak bryła i no to może sobie wypierdzielać. SCP-106. Czy na ciebie to działa? Go Berserk. Nie, w drugą stronę. W drugą stronę. Ty, będą się bili? Człowieczku, ty chyba nie wiesz, że ty chcesz uderzyć? Tak, on chce uderzyć tego, SCP-ka. Oczywiście oni nie mają żadnej broni, bo im nic nie dawałem, ale można fajnie zobaczyć, jak to właśnie wygląda, jak to działa. A czy Logan coś tutaj zrobi, czy oni będą się po prostu bawili? Czekaj, przesunę to siałko. Tak? Już teraz? Bo za chwilę go zdeprzecie i się skończy wszystko na tym, że nic nie zrobicie. A, no oni mają... Okej, oni nie mają żadnych broni, dlatego to wygląda jak wygląda. Chociaż z drugiej strony, Wolverine powinien, kurde, zrobić coś takiego. Cyk, jedno pchnięcie, ty bierzesz teraz do góry
do góry, halo. Albo po prostu wbijasz kolejne ostrze w tego gościa, cyk, dwa, o kurde. Co mu się stało z ręką? Zregeneruje mu się ta ręka? Tak, oczywiście, że mu się zregeneruje, wszystko mu się regeneruje. Dobra, i jeszcze raz, po prostu. Teraz trzy osoby przebijasz na raz. Tym drugim, kurde, jak ludzie z tym potrafią sterować. I o, ostrze, aż mu się ostrze wygięło z tego wszystkiego. I teraz powinien mieć jeszcze jak X23 wysuwane ostrze ze stopy. To już w ogóle by było piękne. I jeszcze tego gościa. A, w głowę. Nie dało się tego w głowę zrobić. Dobra. Także idziesz sobie dalej, zobaczymy, kto jeszcze z nich żyje. Tutaj nie żyje, nie żyje, nie żyje. Tu jeszcze. Co ty? Chodź tutaj. Chodź. Logan na pewno się tobą za chwilę zajmie. A, on mu coś tam zadaje obrażenia sam z siebie. No, dobra, niech będzie. Wiecie co? Musimy sprawdzić Tytana. Niech oni się tutaj biją. Dajmy sobie tego Tytana. Ja nie chcę resizować nic. Halo. Stop resizing? Nie ma czegoś takiego. Dobra. Bierzemy tego Tytana. A, tylko że ten Tytan jest mniejszy, dlatego weźmy sobie tego. Aha, bo ja oddaliłem dość mocną kamerę. Dlatego to jest tak wszystko. Takie wszystko malutkie. Gdzie są wszyscy? Tutaj jesteście. Dobra, cyk. Tytan zrespiony. Wyłączmy G. Idź. O kurde. Go Berserk. Idź. Musisz walczyć z nimi. Musisz walczyć ze wszystkimi. Odbił się od niego. O. Będzie go kopał? Tak, chyba SCP kontra Tytan. No widzicie, jak to wygląda. To starcie nie jest zbyt wyrównane. Możemy troszeczkę mu pomóc, bo widzę, że chłopak się troszkę zapomniał. I był gnieciony. Dobra, leć dalej. Leć dalej. Tu masz walkę ze zwykłym człowiekiem. I już wiem, o co chodzi z tymi losowymi warunkami atmosferycznymi. Mam moda wgranego, oczywiście, bo co innego, nie? Mam tyle tych modów wgranych, że to oczywiście, że musiało być związane z modem, który po prostu losowo generuje mi jakieś rzeczy i między innymi to są właśnie warunki pogodowe. O, chyba zrezygnował. chyba ma dość. Dobra, pomogę ci. Stópka, patrz. I gnieciesz. Oj! Aj. Trochę ci się coś ze stopą stało, ale jest, ma pełnię zdrowia. Dobra, lecimy. Lecimy. Ty, on łapami bije. Dobra, zgnieć wszystkich. Po prostu zgnieć wszystkich, gdzie jest Wolverine. Jakby, nie widzę go po prostu. Nie widzę go. Czy on został zabity, czy on jest gdzieś tutaj? Czy on, ten... Ej, ten Tytan, zobaczcie. Jego nogi żyją. Jego kręgosłup nie żyje. Jak można tak, jeżeli można tak powiedzieć. Ale głowa cały czas jest sprawna, więc to jest najważniejsze. No, ale dzisiaj naprawdę dokonaliśmy zajebistego odkrycia, że można każdej jednostce w grze dać inteligencję. W tym sensie, jeżeli to jest jednostka, rzeczywiście. Na przykład Spider-Man, uwaga, jeszcze taki teścik na koniec. Siema Miles, czy możesz... A, on automatycznie ma chyba włączonego Berserka, z tego co wiem, bo tak właśnie miało to działać. Control chyba go Berserk. A, nie idziesz, bo nie masz z kim walczyć. To może ci zrespię tutaj kogoś takiego? Idzie. Spokojnie, siecią sobie strzel. Albo i nie. Albo możesz go po prostu uderzyć. W sumie chyba tym superbohaterom trzeba by było też miecze dać, albo jakieś bronie. No każdemu wylosować inną broń tutaj z tego całego asortymentu, a jak widzicie jest tego troszkę, plus mam jeszcze inne kategorie. No i wtedy mogłoby być naprawdę fajnie. Także co, dzięki za oglądanie, kolejny luźny odcinek z People Playground. Ja się bawiłem super, mam nadzieję, że wy też miło spędziliście czas i za niedługo może jakiś turniej tych wszystkich jednostek, zobaczymy, a tymczasem do zobaczenia, cześć!